Olsztyńskie Centralne Biuro Śledcze na polecenie prokuratury w Suwałkach zatrzymało 5 osób podejrzanych o sutenerstwo. 4 z nich postawiono już zarzuty. Kompleksowe śledztwo w tej sprawie prowadzi nasza okręgówka. Ogólnie mówiąc, dotyczące czerpania korzyści z prostytucji w Olsztynie zostały zatrzymane 4 osoby w pierwszym etapie postępowania. Zostały im przedstawione zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu czerpanie korzyści z prostytucji innych osób. Wczoraj została zatrzymana 5 osoba. Osoba ta została aresztowana, to jest mężczyzna. W sprawie ogólnie usłyszały, tak jak powiedziałem, 5 osób zarzuty, natomiast są to 4 mężczyźni, 1 kobieta. Śledztwo jest rozwojowe, planujemy wykonanie innych czynności, w tym postawienie zarzutów innym osobom. Mogę dodać, że przeszukano kilka lokali tzw. agencji towarzyskich na terenie Olsztyna. Zabezpieczyliśmy tam odpowiednią dokumentację, nośniki elektroniczne, tudzież inne rzeczy, o których nie mogę teraz powiedzieć. W jednym z pomieszczeń znajdowały się też substancje i tabletki. Na temat ich przeznaczenia wypowiedzą się dopiero biegli. Zatrzymana kobieta, podobnie jak jej koledzy ze zorganizowanej grupy przestępczej, czerpała korzyści z nierządu innych osób. Kilka lat wcześniej, niewykluczone, iż na zasadzie dobrowolności, współpracowała z sutenerami na nieco innych zasadach. Również wykonywała czynności seksualne za pieniądze. Poszczególni sutenerzy wzbogacili się na procederze o ponad 150 tysięcy złotych. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5.